Karolina Paras, witam Państwa w rozmowie dnia. Dzisiaj porozmawiamy m.in. o tym, co działo się podczas ostatniej sesji Rady Miasta, a moim gościem jest pan Marian Błaszczyński, przewodniczący Rady Miasta. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam serdecznie wszystkich telewidzów. Panie Marianie, w kwietniu podjęto uchwałę dotyczącą powstania budżetu obywatelskiego, czyli takiego budżetu, z którego będą korzystać mieszkańcy. Proszę nam powiedzieć, co dalej dzieje się w tej sprawie, czy pojawiły się już jakieś projekty? Tak, to jest generalnie rzecz biorąc sprawa bardzo głośna i wszyscy mieszkańcy, którzy chcą się zainteresować, to mają, myślę, wiedzę na ten temat. Otóż rzeczywiście jest to program pilotażowy. Po raz pierwszy Rada Miasta zdecydowała, że pewna część budżetu zostanie wydzielona i przeznaczona do wyłącznej kompetencji mieszkańców Piotrowa Trybunalskiego. Jest to 1 200 000 zł podzielone na 4 okręgi. I teraz tylko zależy od naszych mieszkańców, co zechcą zgłosić, jakie projekty, jakie propozycje i to będzie oczywiście, jak tylko będzie taka możliwość prawna, uwzględnione. 1 200 000 pan powiedział, pojawiły się takie głosy, że to kwota mała jak na taki budżet. Jak wspomniałem, jest to program pilotażowy. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze i autentycznie mieszkańcy zechcą w jakiś sposób wziąć w tym udział i będzie to owocowało pozytywnie, a po to jest to robione, to na pewno w przyszłych latach będzie to zwiększane. Nam zależy na tym, aby była większa aktywność, żeby nasi obywatele mieli możliwość kształtowania tego, co dzieje się na terenie naszego miasta, żeby tworzyli przestrzeń, która wokół otacza. A z naszej strony z kolei i następnych władz, które ewentualnie będą po wyborach tegorocznych, jest możliwość zapoznania się z preferencjami, bo w końcu naszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w głos każdego mieszkańca i realizowanie jego potrzeb. Panie przewodniczący, mieszkańcy oczywiście chętnie składają swoje pomysły. Między innymi wśród pomysłów pojawiło się powstanie ścieżki zdrowia, powstanie placów zabaw dla dzieci w ramach tego budżetu. Takie dwa projekty bodajże się pojawiły. Jeden o takiej fajnej nazwie Śmiechowo. Tak. To trzeba wspomnieć o tym, że na razie mamy formalnie dwa projekty. Ten okres, do kiedy można zgłaszać, to jest do końca września. Musi być taki jakiś przyjęty termin w związku z tym, że przecież kształtujemy budżet i Rada Miasta pod koniec roku będzie przyjmowała budżet. Więc to musi być odpowiednio wcześniej wszystko przygotowane, gdyż zespół jeszcze ekspertów musi się spotkać, zdecydować, czy to nie jest na przykład na terenach prywatnych, czy to, tak jak wspomniałem wcześniej, czy prawnie jest możliwe. I rzeczywiście mamy dwa projekty. Jedno to jest właśnie Śmiechowo, tak jak pani powiedziała, bardzo sympatyczna nazwa, dotycząca placu zabaw na osiedlu Piastowska. A drugie to chodzi o oświetlenie Parku Belzackiego, gdzie między ulicą Dworską a ulicą Belzacką jest projekt, aby umiejscowić nowe ławki i oświetlenie. Pierwszy projekt około 75 tysięcy jest w tej chwili wyceniany, drugi około 64,5 tysiąca. Które projekty będą miały szanse na realizację? Jakie? Bo jeszcze ten czas na to, żeby je składać jest, pan powiedział. Jest, jak powiedziałem, do końca września i bardzo nam zależy, żeby jak największa grupa mieszkańców wzięła w tym udział. To nie muszą być oczywiście jakieś ogromne, tego nawet tak kosztochłonne zadania, ale musi być jeden warunek spełniony, że musi być inicjatywa 15 co najmniej mieszkańców, a później będzie to poddane konsultacji społecznej. Każdy będzie miał prawo wypowiedzieć się, jeżeli byłoby tych projektów oczywiście znacznie więcej, który projekt zostanie wskazany. Panie przewodniczący, konsultacje z mieszkańcami bardzo ważna rzecz, jednak aby takie konsultacje się odbyły, potrzebna była specjalna uchwała, której wcześniej nie było. Tak, to właśnie jest kolejny pozytywny element, który wypłynął przy okazji budżetu obywatelskiego. Otóż okazało się, że faktycznie te przepisy, które do tej pory funkcjonowały na terenie naszego miasta, pochodziły z 2001 roku, a więc znacznie przestarzały, kiedy jeszcze był zarząd Piotrkowa Trybunalskiego i Rada Miejska. Teraz zupełnie mamy inną sytuację. Tym zarządem jest jednoosobowo pan prezydent, jest Rada Miasta. I w związku z tym, że zostało to wychwycone, złożyłem projekt uchwały, które Rada w sposób zdecydowany przyjęła. I w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy szerszą możliwość. Po pierwsze jest to uregulowane prawnie, tak? Bo jest uchwała. Ale ona dotyczy między innymi tego, że wszystkie dostępne środki komunikowania się z mieszkańcami będą wykorzystane, ze szczególnym może akcentem położonym na komunikację przez internet. Bo oprócz tego, że budżet obywatelski
Na ostatniej sesji, to jeden z głównych tematów, pojawiły się ulgi, które z pewnością ucieszą przedsiębiorców, tych, którzy chcą inwestować tutaj w Piotrkowie i tych, którzy chcą zatrudniać. Został uchwalony nowy akt prawny, a więc uchwała, która mówi o zwolnieniu z podatku przedsiębiorców. Mamy nową sytuację, bardziej przejrzystą, kiedy tworzenie nowych miejsc pracy albo inwestowanie właśnie w nowe miejsca pracy pozwala zwolnić z podatku na okres jednego roku, dwóch lub trzech. Z ciekawości mogę powiedzieć, bo nie każdy jest przedsiębiorcą i nie każdy może się wczytywał, a może to zainteresować naszych obywateli, że wtedy, kiedy przedsiębiorca inwestuje na przykład 300 tysięcy, jest zwolniony na rok, 600 na 2 lata, 1 500 000 na 3 lata. Czyli z kolei, jeżeli tworzy nowych 5 miejsc pracy na rok, 10 na 2 lata i 25 na 3 lata. Im większa inwestycja, tym jest większe zwolnienie. Mało tego, wydłużyliśmy okres tej możliwości wnioskowania o zwolnienie z 6 miesięcy do 9 po to, aby ci przedsiębiorcy, których inwestycje zakończyły się na początku tego roku, również mieli szansę wystąpić o takie zwolnienia. Panie Przewodniczący, ostatnia sesja Rady Miasta to nie tylko uchwały dla miasta i dla mieszkańców, ale również zmiany w składzie prezydium. Zabraknie już Ludomira Pęciny i o tym zdecydowaliście wy radni podczas ostatniej sesji. I pan podpisał się również pod wnioskiem. Tak, to znaczy to prawie połowa składu Rady, znaczy 9 osób. To jest prawie połowa. Wystąpiła z wnioskiem o taką sytuację personalną. Wynika to między innymi stąd, że pan Ludomir Pęcina, mimo że takie były jego pierwotne deklaracje, niestety nie brał udziału w funkcjonowaniu, koalicji, tak? W sensie takiej koalicji, która przygotowuje projekt uchwał, konsultuje, po prostu nie przychodził nawet na spotkania, kontestował, głosował przeciwko, więc to było jakby cały czas przeciwstawianie się pewnego rodzaju wizji i funkcjonowania naszego miasta. W naszym odczuciu było to niedobre, bo z jednej strony mieszkańcy postrzegali go jako osobę, która jest sprawcą wielu dobrych rzeczy na terenie naszego miasta, a z drugiej strony trzeba zdać sobie sprawę, że niejednokrotnie głosował przeciwko temu, żeby to miasto funkcjonowało dobrze. W naszym odczuciu, żeby funkcjonowało dobrze. Ale nie było go też na tej sesji, kiedy go odwoływaliście. Tak, ale to już nie jest nasza wina. Nie zgłosił tego, że będzie nieobecny fizycznie w mieście. My ten wniosek odpowiednio wcześniej złożyliśmy tak, że wszystkie procedury zostały zachowane. Było zupełnie odwrotnie, jak w przypadku próby odwołania przewodniczącego rok temu, kiedy wyczekano, aż przewodniczący pojedzie na urlop i wtedy złożono wniosek o sesję nadzwyczajną. Tutaj odpowiednio wcześniej zachowując wszelkiego rodzaju przepisy funkcjonowania, regulaminy pracy Rady, każdy z radnych dostał co najmniej tydzień wcześniej informację o tym, że będzie taki punkt. Można było oczywiście być na tej sesji, przygotować się, nie było żadnego problemu. Powiem więcej, że na przykład SLD, które rwało bardzo szaty z tego powodu, pani jedna z radnych występowała, że to jest niedopuszczalne, że sesja była zawsze w środę, a teraz nie jest w środę, że powinno być to wszystko w środę. A dlaczego nie było, panie przewodniczący? Dlatego, że z kolei inni radni, motywując to i dokumentując, prosili o to ze względu na różnego rodzaju wyjazdy, aby była przesunięta o 2 dni. No więc przychyliłem się. Tutaj nie było wniosku ani pana Pęciny, ani tej pani radnej z ZLD. Wszyscy wiedzą kto, bo jest jedna pani radna. Natomiast jako kuriozum należy przedstawić oto taką sytuację, że mimo że bardzo wnioskowało o tym, że sesja powinna być w środę, były 3 posiedzenia komisji i też się nie pokazała. Czyli prawdopodobnie to było tylko takie robienie szumu medialnego, a podejrzewam i takie mam w tej chwili informacje nieoficjalne, że ona i tak wyjechała we wtorek czy w środę rado i tak by na sesji nie była. Więc to jest takie podbijanie bębenka dla samego nagłaśniania. Na pewno sprawa była głośna, bo nazwano to zachowanie dość nieeleganckie, a nawet polityczną łobuzerką. Takie informacje. Różne obraźliwe padały epitety w czasie sesji. Na szczęście nie daliśmy się sprowokować. A to, że język niestety jest różny,
To nie tylko dotyczy polityków naszego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, o czym mamy teraz dużo medialnie w doniesieniach. Tak, polityka to emocje też. Panie przewodniczący, to miejsce jest puste. Pana Ludomira nie ma. Kto będzie zamiast niego? Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie. To się okaże. To znowu jest wola radnych. Pan Ludomir Pęcina nie zawsze miał czas na to, aby reprezentować Radę. Także to jest dodatkowy element do tego, aby zadziało się to, co się zadziało. Myślę, że to nie uszczupli, nie osłabi funkcjonowania Rady, natomiast na chwilę obecną zachowa trochę więcej, że tak powiem, środków finansowych do dyspozycji, no bo będzie mniej obciążało podatników. Panie przewodniczący, na koniec zmieńmy temat na taki przyjemny. Dopiero co wrócił pan z pielgrzymki, poszedł pan tam jako lekarz, jako radny, prywatnie? Nie, oczywiście poszedłem prywatnie, na pewno nie jako radny, tak? Poszedłem prywatnie i oczywiście zdarzało się też, no bo już po tylu latach. No właśnie, ilu latach pielgrzymowania? No, w dokumentach mam zapisane, że 27 raz. Natomiast to nie ma znaczenia ile. Ważne jest, znaczy inaczej, za każdym razem, każdego roku jest to niesamowite, nowe przeżycie, niosące zupełnie nowe doświadczenia i nowe wartości duchowe. To życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu za rozmowę. Państwu również dziękuję. Pan Marian Błaszczyński, przewodniczący Rady Miasta, moim gościem. Dziękuję pani redaktor, a przede wszystkim bardzo dziękuję telewizji. Do widzenia.